Materiał zrealizowany dla portalu Histma.org. Histma.org. Łączy nas historia. Sebastian Adamkiewicz. Liberum veto. Nie pozwalam, przez które upadła Rzeczpospolita. Tekst jest fragmentem e-booka Zrozumieć Polskę Szlachecką. Link w opisie. Liberum veto pierwszy raz w historii Rzeczpospolitej zastosowano 9 marca 1652 roku. Choć Władysław Siciński, poseł z ziemi łupickiej, krzycząc „Nie pozwalam!”, miał do tego pełne podstawy prawne, do historii przeszedł jako zdrajca, który zapoczątkował upadek państwa polsko-litewskiego. Czy słusznie? Dzikość szepcząca żywych oblicze zbrodniarzy, zda się dotąd zamarła grozić z jego twarzy. Dotąd zdradziecka radość w ustach się uśmiecha, gniew rozbójniczy w czole, nad brwiami pycha. Pisał Adam Mickiewicz o Władysławie Sicińskim w balladzie Popa z Wupicie. Zaledwie jedno „nie pozwalam” sprawiło, że poseł Upicki został zaliczony do kręgu zdrajców, wszeteczników i grabarzy Rzeczpospolitej, a z niego samego uczyniono symbol zepsucia życia politycznego. Nie było chyba większego kozła ofiarnego w dziejach naszego kraju od czasów Sicińskiego. Wszak to na jego barki zrzucono winę za upadek dziedzictwa Piastów i Jagiellonów. Za swój gest miał zostać ukarany trafieniem pioruna, a ziemia nie chciała ponoć przyjąć jego ciała, przez co zwłoki Sicińskiego jeszcze w XIX wieku pokazywano ludziom ku przestrodze. Jednoznacznie odczytywano to jako boskie potępienie, które słusznie spadło na największego ze zdrajców. W rzeczywistości to tylko legendy, mające uspokoić sumienia i zrzucić winę za grzechy tysięcy na duszę jednego. Kiedy 26 stycznia 1652 roku rozpoczynał się w Warszawie kolejny Sejm Walny, z pewnością nikt nie spodziewał się, że jego obrady zakończą się wydarzeniami, które w historii będą uważane za przyczynę upadku Rzeczpospolitej. Jego początkom towarzyszyła wszak jeszcze atmosfera triumfu pod Beresteczkiem, a marszałek sejmowy, podczaszy lwowski Andrzej Maksymilian Fredro, w pięknej mowie powitalnej nie omieszkał przypomnieć, jak wspaniały jest ustrój polityczny, w którym przyszło mu żyć. Być może właśnie ten sielankowy nastrój towarzyszący inauguracji obrad wpłynął na późniejsze zdarzenia. Głów posłów nie zaprzątało już zagrożenie ze strony kozackiej, choć do Warszawy dochodziły niepokojące wieści, że chociaż ogień na Ukrainie przygasł na moment, nadal grozi wybuchem. Listy królewskie zwołujące Sejm kładły więc szczególny nacisk na wzmacnianie obronności państwa i nakłaniały do uchwalenia odpowiednich podatków, które mogłyby zostać spożytkowane na wzmocnienie oddziałów stacjonujących na południowo-wschodnich krańcach Rzeczpospolitej. Szlachta traktowała jednak prośby króla jako przesadne i starała się zwrócić obrady raczej w stronę dyskusji nad problemami ustrojowymi, w tym między innymi nad dalszym uregulowaniem rozdawnictwa wakansów, czy nad wpływem Sejmu na politykę zagraniczną monarchy. Była to świetna okazja dla opozycji antykrólewskiej, która chciała wykorzystać Sejm do walki z obozem Jana Kazimierza. Monarcha wrogów miał zresztą wielu. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim wojewodę poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego oraz hetmana polnego litewskiego Janusza Radziwiłła. Ci prawdopodobnie na Sejm nie przybyli, wyręczając się klientami i stronnikami. Dodatkowo po Warszawie wędrowały ulotki z paszkwilami oczerniającymi króla i jego politykę. Oskarżano go w nich o zdradę, zbytnią ugodowość wobec kozaków oraz ciągoty absolutystyczne. Dowodem na prawdziwość ostatniego zarzutu miała być tak zwana sprawa Radziejowskiego, podkanclerzego koronnego, który popadł w niełaskę królewską i, oskarżony o zdradę, został skazany przez sąd marszałkowski na karę śmierci, infamię i konfiskatę dóbr. Opozycja domagała się więc na Sejmie wyjaśnień, a także podjęła próbę uniewinnienia Radziejowskiego na sądzie sejmowym. To jednak się nie udało i wyrok wydany przez sąd marszałkowski został podtrzymany.
Parlament stał się tym samym areną walki między dworem a opozycją. Obrady przebiegały w atmosferze kłótni i wzajemnych pretensji, a przewidziany prawem 6-tygodniowy czas sejmowania mijał nieubłaganie. 8 marca posłowie mieli rozjechać się do domów. Z powodu bójki pomiędzy dworzanami Janusza Radziwiłła, a sługami starosty Pokrzywickiego Jana Dominika Działuszyńskiego, która 6 stycznia wybuchła na ulicach Warszawy, zdecydowano się przedłużyć obrady o jeszcze jeden dzień, aby wyjaśnić zajścia. 9 marca debatowano do późna. Na zewnątrz było już ciemno, kiedy kanclerz Wielki Koronny Andrzej Leszczyński zaproponował, aby w związku z dużą ilością spraw Sejm został przedłużony o kolejną dobę. Nagle z końca izby odezwał się głos posła Upickiego Władysława Sicińskiego. Nie pozwalam na prolongatę, krzyknął. Zanim uczestnicy zorientowali się, co się stało, Sicińskiego w sali już nie było. Opuszczenie sali przez posła Upickiego wzbudziło wśród posłów niemałą konsternację. Zaczęto zastanawiać się nad legalnością i mocą prawną jego gestu. Wszak dojść mogło do niespotykanego precedensu – obalenia Sejmu przez pojedynczego posła. Początkowo postanowiono poczekać na powrót Sicińskiego i odwołanie przezeń protestacji. Ponieważ 9 marca wypadał w piątek, posłowi z Upity dano czas do poniedziałku, czyli do 11 marca. Wczesnym porankiem tego dnia marszałek sejmowy otworzył obrady i począł wywoływać przedstawiciela sejmiku Upickiego. Odpowiadało mu tylko echo. Decyzja o uznaniu ważności protestu należała jednak do pozostałej części posłów. Zrezygnowani bezradnie opuszczali ręce, twierdząc, że nie mają podstaw, aby podważyć legalność weta Sicińskiego. Sejm został tym samym zerwany. I tak Sejmowi rekwiem zaśpiewano, ale bodaj nie zarazem rekwiem dla Polski, pisał jeden z obserwatorów tych wydarzeń. Świadomość wagi tego, co się stało, była wśród zgromadzonych duża. Jeszcze przed formalnym zerwaniem Sejmu w mowach końcowych przestrzegano przed szkodliwością takich praktyk. Jakub Szczawiński, wojewoda brzesko-kujawski, krzyknął ponoć w stronę nieobecnego Sicińskiego, aby przepadł, na co z sali miało mu odpowiedzieć churalne amen. Pomimo powszechnych złorzeczeń nie ulega wątpliwości, że Siciński miał prawo do protestacji. Po pierwsze zobowiązywała go do tego instrukcja rodzimego sejmiku. Poseł musiał bowiem bronić interesów powiatu Upickiego w konflikcie z ekonomem Szawelskim. Instrukcja kończyła się stwierdzeniem, że w przypadku niekorzystnego rozwiązania sprawy poseł ma prawo do złożenia protestu. Ponieważ sąd sejmowy wziął stronę ekonoma, Siciński mógł przeciwdziałać. Dużo ważniejsza wydaje się jednak druga podstawa prawna tej protestacji. Otóż od Sejmu w 1633 roku prolongata obrad, którą chciano w 1652 roku zastosować, była prawnie zakazana. W konstytucji z lat 30. XVII wieku otwarcie stwierdzono, że przedłużanie Sejmu sprzeczne jest z obyczajowością i prawami Rzeczpospolitej. Pomimo to prolongaty nadal stosowano. Z formalnego punktu widzenia Siciński był więc w prawie. Ba, można powiedzieć, że jego gest wynikał wprost z pobudek legalistycznych. Historiografia wskazuje jednak, że prawne podstawy protestacji były jedynie przykrywką i swojego rodzaju wymówką dla prawdziwych celów zerwania Sejmu przez posła Upickiego. Wskazuje się, że za Sicińskim stać miał Janusz Radziwiłł, który z jednej strony chciał pokazać królowi swoją siłę, a z drugiej poczuł się urażony decyzją sądu sejmowego, który zniósł infamię z Jerzego Słuszki, podskarbiego Wielkiego Litewskiego, nałożoną wcześniej przez Komisję Wileńską, której Radziwiłł przewodził. Wydaje się jednak, że są to argumenty słabe. Nie ma bowiem bezpośrednich dowodów, które pozwoliłyby powiązać bez wątpliwości protestację Sicińskiego z osobą Radziwiłła. Można również podejrzewać, że za zerwaniem Sejmu stali zwolennicy Radziejowskiego, którzy w ten sposób chcieli uchronić go przed wyrokiem sądu sejmowego podtrzymującym karę śmierci i infamii. Weto unieważniało bowiem wszystkie decyzje sejmowe, włącznie z wyrokami sądów. Należy jednak zauważyć,
że zerwanie Sejmu było de facto na rękę każdego ze stronnictw. Sejmowe obrady przebiegały chaotycznie, nie podejmowano żadnych konkretnych decyzji, a interesy dworu i opozycji były aż nadto sprzeczne. Być może właśnie dlatego protestacja Sicińskiego przyjęta została bez większych sprzeciwów. Poseł Upicki wyświadczył wszystkim swoistą przysługę, dokonując czynu, na który nikt inny nie miał odwagi. Warto zadać sobie w tym kontekście pytanie, czym było liberum veto? Błędnie wskazuje się, że wynika ono bezpośrednio z konstytucji Nihil Novi z 1505 roku. Owszem, mówi ona o jednomyślności, ale raczej odnosi się do powszechnej zgody trzech stanów sejmujących – króla, senatu i izby poselskiej. Nie ingerując w to, czy w obrębie każdego z tych podmiotów decyzje zapadały jednomyślnie czy nie. Zasada weta wynikała raczej z reprezentacyjnego charakteru Sejmu. Trzeba sobie tutaj uświadomić, że Rzeczpospolita była państwem federacyjnym i to rozumianym znacznie szerzej niż jedynie w kontekście Unii Polski z Litwą. Stwierdzić raczej należy, że stanowiła ona konglomerat poszczególnych ziem i województw, a jej obywatele, poza świadomością bycia mieszkańcem Rzeczpospolitej, byli głęboko przywiązani do środowisk lokalnych. Należałoby do tego dodać fascynację staropolskiej szlachty republikańskimi tradycjami rzymskimi, w tym powszechnymi zgromadzeniami ludowymi. Zdając sobie jednak sprawę z niemożności odbywania sejmów według zasady viritim, zdecydowano się na reprezentację. Poseł w izbie nie był więc przedstawicielem Rzeczpospolitej, lecz szlachty zgromadzonej na sejmiku ziemskim, który go wybrał. Można wręcz stwierdzić, że nie był pojedynczym posłem, lecz stała za nim siła tysięcy szabel, które powierzyły posłowi swoje głosy. Protestacji nie można więc rozpatrywać jako buntu jednego z posłów, lecz jako deklarację całego okręgu wyborczego. Z tego punktu widzenia, ignorowanie weta można by uznać za pominięcie zdania, a wręcz wyłączenie z procesu decyzyjnego jednej z części państwa polsko-litewskiego. Taka interpretacja powodowała, że decyzje starano się podejmować poprzez zawieranie kompromisów, dążąc do powszechnej zgody wszystkich posłów, a więc i wszystkich ziem. Inne też było rozumienie demokracji. Nie pojmowano jej jako rządów w większości, gdyż te interpretowano jako dążenie do absolutyzmu. Przypominano wszak, że król, dzięki swoim prerogatywom rozdawniczym, może łatwo zbudować większość, która zagrozi wolności. Odnosząc się do tradycji chrześcijańskich, uznawano, że demokracja polega na wspólnej zgodzie obywateli i uwzględnianiu zdania mniejszości. Do 1652 roku do protestacji pojedynczych posłów nie dochodziło. Nie oznacza to, że każdy sejm kończył się podjęciem konkretnych decyzji. Sejmy nie dochodziły do skutku już w czasach Zygmunta Augusta, lecz działo się to wtedy na podstawie decyzji większej grupy posłów. Była też tradycja, kultywowana dziś m.in. w czasie konklawy, że jeśli liczba protestujących była mała, to zazwyczaj podporządkowywali się oni zdaniu większości. Często także ich zdanie po prostu ignorowano, a protesty nie miały mocy i przepadały w otchłani dziejów. Dlaczego więc w 1652 roku Sejm zerwało weto jednego posła? Po pierwsze, było to w interesie nie tylko Sicińskiego, ale wszystkich zebranych. Być może, gdyby te interesy były sprzeczne, mówilibyśmy dziś o zabawnym epizodzie w historii Sejmu, a nie o tragedii. Po drugie, za posłem Upickim stać mógł możny protektor, który wzmacniał tym samym wagę jego protestu. Po trzecie, coraz wyraźniejsza była polaryzacja sceny politycznej. O ile jeszcze w XVI wieku izba poselska była przedstawicielstwem określonej grupy społecznej, o tyle w wieku XVII miotały nią interesy poszczególnych możnowładców i stronnictw. Po czwarte wreszcie, nie jest pozbawiona racji opinia historyków, którzy wskazują na problem, jakim było zapisane w artykułach henrykowskich ograniczenie czasu trwania sejmów ordynaryjnych do 6 tygodni. Wcześniej sejmy trwały miesiącami, co umożliwiało ucieranie kompromisów.
Ze względu na ogrom problemów, jakie poruszano na Sejmie, ograniczony czas obrad często uniemożliwiał dochodzenie do jednomyślności. Ze skonkretyzowanym czasem obrad wiązała się także kwestia prolongowania Sejmów, która legła u podstaw pierwszej protestacji. Niezależnie od przyczyn i legalności postępowania Sicińskiego, stwierdzić należy, że jego czyn był smutnym precedensem, który pozwolił na utrwalenie w tradycji politycznej zrywania Sejmu przez pojedynczą osobę. Liberum veto, które wyrastało z całkowicie zrozumiałych i logicznych pobudek, stało się niebawem przekleństwem paraliżującym działanie parlamentu, a tym samym całego państwa. Dla portalu Histmak.org czytał Mateusz Balcerkiewicz. Histmak jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, aby się rozwijać. Wspomóż nas swoją wpłatą. Szczegóły w opisie.